kiedyś nakręciłam filmik dla ciebie, jak zrobić flagę. Aż 3 sposoby mam, jak ją zrobić w domu. Zapraszam. Pierwszy sposób. Bierzemy kartkę papieru białą. Samoprzylepny papier, to jest papier kolorowy. Nożyczki, klej i patyczek do szaszłyków. Jak nie macie, to może być rurka. Dzielimy kartkę na pół. Ten papier dzielimy jeszcze na pół. Staraj się dobrze zagnieść i żeby nie pognieść kartki. Jak już mamy, to rozkładamy i przecinamy w tym miejscu. Nie w tym, gdzie jest złożona, a tutaj w środku. Będziemy mieć w tym flagi. Mamy 2 kartki. Podstawę do 2 flag. Teraz musimy dociąć do tej białej podstawy. Czerwony papier kolorowy. Możesz to zrobić w ten sposób, że połowę, żeby zajmowało białego papieru, czyli mniej więcej tak i tu przeciąć, albo zrobić to w ten sposób, jak masz dłuższy papier, wtedy jak zakleisz tu, to ci nie będzie nic odstawać, nic ci się nie odklejać nie będzie. Docięty jeden pasek, docinamy drugi. Mamy 2 paski. Żeby nam się papier fajnie ułożył, żeby nie był potem taki za miękki do klejenia papieru tego samoprzylepnego, to najpierw przykleimy tutaj nasz papier kolorowy. Jak już mamy przyklejone, odwracamy. Dajemy patyczek do środeczka, tam gdzie mamy zagięcie i cały ten papier musimy klejem tak wysmarować, żeby połączyć te 2 strony, żeby ten patyczek był w środku, pamiętajcie. I oczywiście trzeba pamiętać, żeby białe było u góry i czerwone na dole, bo to jest flaga Polski. Mamy tutaj już wysmarowane, dajemy do środka. Tak? Jak chcesz, możesz sobie wysunąć troszkę dalej, możesz tam sobie dać koralika jakiegoś. A teraz zaklejamy, tak? Zaklejamy. Ja mam tutaj już przyklejone i muszę tylko ten fragmencik wyciąć, żeby ładnie wyglądała ta flaga. Na koniec postaraj się tutaj jeszcze tą flagę, ten patyczek, o, tutaj tak zagiąć, żeby się fajnie trzymało, żeby się przykleiło. Dobrze. I mamy gotowe. I mamy 2 flagi. A teraz druga technika z użyciem bibuły i papieru. A do tego jest nam potrzebny papier, patyczek, bibuła i klej i nożyczki. A jeśli macie jeszcze białą bibułę, to możecie połączyć tą czerwoną z białą na patyczek i wtedy macie taką falującą flagę. Ja niestety nie mam białej, więc muszę sobie jakoś inaczej poradzić. Praktycznie powtarzamy pierwsze kroki, jeśli chodzi o użycie papieru, czyli musimy tą kartkę wziąć na pół. Powtórzę, żebyście widzieli. Bierzemy nasz patyczek i wsuwamy go do środka. Tu. I teraz nasze zadanie to zakleić te 2 części. Ja sobie ucięłam taki większy kawałek bibuły. Odnośnie bibuły to polecam ten większy kawałek sobie na końcu przykleić, czyli najpierw po prostu przyklejamy do środka patyczek, a później bibułkę. Obojętnie, tak naprawdę obojętnie jak to zrobicie, ważne, żeby Wam się podobało.
Trzeci sposób to przy użyciu papieru śniadaniowego. On jest oczywiście taki cieniutki i w dodatku biały, więc jak najbardziej można użyć go do flagi, tak? I on jest taki falisty, widzicie? I będzie powiewał. Można go połączyć z bibułą. Tu akurat nie trzeba robić takiego dużego paska, więc wystarczy wyciąć kawałeczek papieru. Taki sam kawałeczek czerwonego papieru. I połączymy to ze sobą. Zobaczycie jak. Potem przykleimy fragmencik, dosłownie kawałeczek, do białego papieru. Przyklejamy. Tylko uważaj, bo bibuła farbi. I doklejamy. I praktycznie mamy już fragment flagi, tak? Musimy jeszcze tutaj przyczepić patyczek. Najpierw tutaj polecam klejem oblepić, tak? Żeby ładnie się przytwierdził ten materiał, ten papier, ta bibuła. Czyli z każdej strony robimy klejem. A teraz przytwierdzamy. I postarajmy się to jakoś obkręcić, tak? Bo ja potrzebuję do tego dwóch rąk. O! Taki efekt wychodziło. Zobacz. Oczywiście tu nie będzie równe, bo wiadomo, że tu jest przyklejona bibuła w inny sposób niż tutaj. Widzicie? Tu jest wyżej, tu jest niżej. Ale dzięki temu jest falująca. I jak? Też zrobisz swoją flagę? Do dzieła! To może być też nawet ozdobą do kwiatka. A daj mi kciuka, nie? Do góry, że ci się podobało. Będzie mi bardzo miło, jak zasubskrybujesz ten kanał, żeby dostać powiadomienia o następnych filmikach. Hej! Cześć! Do zobaczenia! Do usłyszenia!